Problem jest o tyle, że tutaj tak, są ulice, które są białe. Są trasy do biegania na nartach, które są białe. Są drogi dla skuterów śnieżnych, które są białe. I są trasy rowerowe, które są białe. Różnią się w gruncie rzeczy szerokością. Fat bike. So when you have soft tire, you have good grip, and it also when the tire widens a little, it keeps your weight in a greater surface area, and it's easier to ride on snow. Let's add a little layer to the tires. Na początek ustawienie roweru, ustawienie przede wszystkim ciśnienia w oponach, bo to jest tutaj ważne, na to zwracają uwagę, że ciśnienie musi być na tyle odpowiednie, żeby opona nie była za twarda i zbyt miękka. Ułatwia to jazdę po śniegu, bo będę dzisiaj jeździł tylko i wyłącznie po śniegu. Mam do wyboru dwie trasy, właściwie jedną trasę, która ma kilka kilometrów, około 5-6 kilometrów i dłuższy wariant, zobaczymy jakie będą warunki, zobaczymy ile osób będzie jeździło i chodziło, bo mamy taką jeszcze dodatkową zaproponowaną trasę, gdzie trzeba troszeczkę pod górkę podjechać, zobaczymy jakie będą warunki. Przez noc było dosyć chłodno, bo były rozpogodzenia, miałem okazję zobaczyć zorzę polarną, było fantastycznie. To pokażę Wam na przebitce, bo mam tylko zdjęcia, niestety GoPro nie łapie takich widoków jeszcze. Tutaj popatrzcie, opony są aktualnie pompowane do odpowiedniej wartości. Wartość jest oceniana przede wszystkim na oko, czyli siada gość taki jak ja i tutaj obsługa sprawdza, czy opona się odpowiednio ugina. No chwila pracy z mapą, trzeba się zorientować, w którą stronę jechać. Dzisiaj niestety bez przewodnika, więc trzeba sobie radzić samemu. Problem jest o tyle, że tutaj tak, są ulice, które są białe. Są trasy do biegania na nartach, które są białe. Są drogi dla skuterów śnieżnych, które są białe. I są trasy rowerowe, które są białe. Różnią się w gruncie rzeczy szerokością. Aha, jeszcze trasy po skuterach są rozjeżdżone. Udało się znaleźć odpowiednią trasę. Teraz będziemy się już trzymać tych znaków. A powiem Wam, że ciężko tu cokolwiek opowiadać, bo wrażenia są niesamowite. Jest delikatny mrozik, na szczęście, że nie ma tak dużego mrozu. Nie pada. Pogoda jest boska. Popatrzcie, jaka sceneria. Trasy są wyznaczone po takich drobnych czy niewielkich górkach, czyli cały czas się jedzie góra, dół, góra, dół. W tym momencie skrzyżowały się trzy ścieżki. Ścieżka dla osób biegających na nartach, ścieżka rowerowa, a ja akurat stoję na ścieżce przeznaczonej dla skuterów śnieżnych. Także wszyscy razem jeszcze musimy się pomęczyć przez kilkadziesiąt metrów i tam dalej już będzie rozjazd, każda trasa idzie w swoją stronę. Siadam na rower, włączam swojego teletubisia na głowie i będę dla Was nagrywał, w jakiej scenerii jadę. Dzisiaj będzie w trakcie tej jazdy mniej mówienia, no bo co tu dużo opowiadać, jest po prostu bajecznie.
3% ta bateria ma, a przy tym założyłem świeżą. Po prostu padają jak muchy. Powiem wam, że przy takiej pogodzie taka kamera na kasku to jest dosłownie kilkanaście minut i koniec. O, jadą chłopaki. Już nawet się nie urywa. Michał mi się śmieje, gdyby nie uszy, to bym się śmiał na okrągło. Ale zobaczcie, jak jest fajnie. Ludzie sobie biegają w tych pięknych okolicznościach przyrody. My jeździmy na rowerach. No jest po prostu obłędnie. A trasy się krzyżują, tam gdzieś skutery śnieżne słychać. My tu w kompletnej ciszy na rowerach. Tutaj panie zasuwają i tych osób biegających, w końcu to sport narodowy Finlandii, jest po prostu całe mnóstwo. Bajkowo, bajkowo. A jeszcze raz podkreślam, do Finlandii nie jedzie się po to, żeby stukać setki kilometrów tras na nartach zjazdowych. Tu się jedzie po to, żeby odpocząć i skorzystać z różnych form aktywności, a przede wszystkim mieć kontakt z naturą. Gorąco wam to polecam, tym osobom, które szukają spokoju, szukają aktywnego wypoczynku na super świeżym powietrzu, ponieważ Finlandia ma najczystsze powietrze na świecie. Wow! Super. A po drugie, jest to najbardziej szczęśliwy naród na świecie. Więc nie ma co się zastanawiać, trzeba pakować walizki, frów, samolot, a połączeń jest dużo, praktycznie do każdego większego miasta. Tutaj na północy Finlandii można dolecieć, bo przez Helsinki dolecicie do Oulu, do Kusamo, do Levi i jeszcze do kilku innych dużych ośrodków, dużych, jak na tutejsze warunki w Finlandii. Rakiety śnieżne to też kolejna forma aktywnego spędzania czasu tutaj w Finlandii. U nas mało jeszcze popularna i niedoceniana, ale naprawdę fantastyczna rzecz. Pani idzie dokładnie tym samym szlakiem, którym my jedziemy. I po paru kilometrach teraz, które przejechałem, co mogę powiedzieć o trasie rowerowej? Jest delikatnie rzecz biorąc ciężko. Może nie bardzo, ale jest ciężko, dlatego że jest świeży opad śniegu. Ostatnie dwa dni sypało, pewnie nasypało gdzieś 30-40 cm śniegu. Tutaj widać, że coś przejechało. Chodzą też ludzie właśnie na rakietach śnieżnych, więc jest to troszeczkę ubite, ale no, trzeba się pilnować, bo jeżeli kierownica gdzieś zjedzie w bok, to od razu się grzęźnie dosyć głęboko. Ja sam próbowałem stanąć, żeby zrobić zdjęcie obok ścieżki rowerowej i wpadłem tak mniej więcej do wysokości pachwiny, czyli cała noga mi wpadła od razu w świeży śnieg, czyli tego śniegu jest tutaj minimum 1,5 metra i to takiego nie zbitego, starego, tylko takiego, który jak się wejdzie, to po prostu bez problemu się wpada. Popatrzcie się, jak łatwo jest rowery tutaj postawić. Rower po prostu się wbija w śnieg i on sobie stoi bez żadnych uchwytów. O, jak widzicie, jest cudownie, jest przepięknie. Ruszam dalej, bo jestem tak mniej więcej w połowie swojej trasy. Aktualnie jadę wokół jeziora, dokładnie po jeziorze. Co możecie tutaj zobaczyć. Ostatnio było dosyć ciepło, więc są stare ślady po jakimś fatbike'u, trochę rozmoknięte. Natomiast teraz jest twardo i bezpiecznie, aczkolwiek nierówno. Ktoś to rozjeździł, zamarzło, więc jest nierówno. O tym, że jest obłędnie, fajnie, fantastycznie, miło, ciekawie, interesująco, nie będę już mówił, bo zanudzę was taką gadką. Ale polecam wam, naprawdę polecam. Nie tylko narty, ale aktywny wypoczynek w różnych formach. No.
Miodzio. Ja na pewno tutaj wrócę. W przyszłym roku zabieram swoich znajomych, z którymi jeździmy razem w Alpy i przyjeżdżamy tutaj. Do południa narty, po południu rowery, skutery, narty biegowe, rakiety śnieżne, a i wiele, wiele jeszcze innych aktywności. Na pewno. Rowery zostawione, było fantastycznie, tak jak już mówiłem wam po drodze. Jeżeli chodzi o informacje, jakie są koszty, to wam podam w opisie, bo tutaj jest trochę zamieszania, sporo ludzi, duży ruch, bo są ferie, więc to podam wam przy okazji, ile kosztuje wypożyczenie takich rowerów i czy są też i bajki, bo się nie dowiedziałem w tym momencie. Po dniu spędzonym, właściwie połowie dnia spędzonej na fatbajkach, na rowerach górskich, potrzebuję się posilić. Przyszedłem do restauracji Rukan Kuksa. To restauracja, w której możecie zjeść tradycyjne jedzenie fińskie, czyli przygotowywane na bazie produktów, które pochodzą z tutejszych lasów. Żeby wam tylko nie opowiadać, pokażę wam, jak przygotowywane jest tutaj, jak przygotowywane są tutaj posiłki, co tutaj serwowane jest turystom, klientom odwiedzającym, co Finowie podają w trakcie lunchu. Jedna ważna rzecz, jeżeli będziecie w Finlandii, jeżeli chcecie zjeść lokalne jedzenie, to polecam wam, żebyście szukali restauracji z logo Wild Food. To znaczy, że to jedzenie będzie właśnie przygotowywane na podstawie lokalnych, nazwijmy to, leśnych produktów, składników. So our reindeer burger, this smoked cheese, and that cheese come from Kuusamo. We have our own dairy. And then there is tomatoes and some cranberry mayonnaise. And of course French cheese. And here is our Wendy's. We call this muikku. This muikku come from Posio area and mashed potatoes. And here of course butter and onion. And sounded reindeer. Lot of reindeer meat. We cut very small pieces and it's overcooked. And then mashed potatoes, cucumber, and this is lingonberry from our forest. I teraz popatrzcie się, dania już są gotowe do spożycia. Pierwsze to lokalny chleb, który codziennie jest tutaj pieczony. Hamburger z mięsem z renifera i świeżutkie frytki. Kolejna sprawa, też renifer podawany na pire ziemniaczanym, a z tyłu rybki mojko. Mojko? Mojko, rybki mojko. Przepyszne, smażone w całości rybki pochodzące z lokalnej rzeki. Tyle się napatrzyłem na jedzenie, że po prostu tak zgłodniałem, jestem taki głodny. I zupka grzybowa. Tutaj widzę, że zupa grzybowa jest codziennie podawana, codziennie serwowana. Cudownie pachnie, także siadam już do stołu, bo jestem naprawdę głodny. Przyszedł czas na hamburgera z renifera. Tak mi się zarymowało. Już naprawdę, tu mi cieknie, tak? Tu mi cieknie, to nie dziwcie się. Smacznego. Pyszne, pychotka. Jeszcze raz przypominam, jeżeli będziecie tutaj w Rukach, polecam restaurację Rukan Kuksa i tutaj
spróbujecie, zakosztujecie jedzenia spod znaku Wild Food. Serdecznie Wam polecam, jedzenie jest naprawdę pyszne. Fantastycznie, jak widzieliście, świeżo przyrządzane na bazie lokalnych produktów, tego wszystkiego, co dostarcza natura, dostarcza las. Polecam. Jeżeli zdecydujecie się wpaść tutaj do restauracji Rukan Cooksa na lunch, jest on podawany w formie bufetu. Oczywiście możecie zamówić takie danie, jakie ja tutaj spożywałem, czyli hamburgera z renifera, malutkie rybki, taki gulasz z renifera. Nie ma problemu, to jak najbardziej tak. Zaraz powiem o cenach. Natomiast pierwsze zacznę od lunchu. Lunch jest w formie takiego szwedzkiego bufetu. Przychodzicie, nalewacie zupę, bierzecie coś na drugie danie, słodycze, kawa, herbata i kosztuje to 14,50, czyli uważam, że naprawdę bardzo przyzwoicie, nie są to ceny, jakie my myślimy, że w Skandynawii obowiązują, bo 14,50 za lunch, biorąc pod uwagę to, że na przykład w Alpach za, nie wiem, Wiener Schnitzel musimy zapłacić przynajmniej 17-18 euro, a nieraz więcej, więc są to ceny bardzo, bardzo przyzwoite. Jakie są ceny hamburgera z renifera, tego gulaszu z renifera, czy rybek, czy innych dań takich lokalnych spod znaku Wild Food? To jest taki rząd wielkości od 20 do 25 euro. Dokładnie ten hamburger, który ja jadłem, kosztuje 24 euro. A może chcecie drinka wypić z takiego baru? Patrzcie się. Sam lód, także drinki będą odpowiednio schłodzone. A ja już zbieram się szybko, bo mam parę minut, żeby się przebrać. Nie będzie mnie słychać. A ja się zbieram, żeby się szybko przebrać i biegnę na biegówki. Biegówki, 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 biegówki. Po kilku latach znowu stanę na biegówkach. Dlaczego po kilku latach i kiedy miało to miejsce i w jakich okolicznościach, to jeszcze Wam opowiem. Na razie muszę się tutaj zalogować, wypełnić wszystkie dane. Co powiecie na takie narty? Żeby było śmieszniej, powiem Wam, że te narty też są taliowane. Ważą nic tak naprawdę. Tu jest jeszcze ciekawa rzecz, że proszę bardzo, mają, można powiedzieć, tak bardzo prosto przyklejoną fokę w centralnej części. Służy to do tego, informacja dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z nartami biegowymi, żeby się odbić i pojechać do przodu. Narta jest tak skonstruowana i tak jest dobierana, żeby stając na nartach ta część nie dotykała śniegu. Dopiero w momencie, kiedy robimy krok, naciskamy na nartę, ona ma kontakt ze śniegiem, odpychamy się, odbijamy się i wtedy puszczamy nartę i suniemy dalej do przodu. Wbrew pozorom nie jest to taka bardzo łatwa sprawa. Mi zajęło to chwilę, żeby pokonać. Ja jeździłem na innych nartach troszeczkę, ale technika jest ta sama. Ja dzisiaj wybrałem narty klasyczne, będę jeździł techniką klasyczną, bo w nartach cross country mamy dwa rodzaje technik. Teraz technikę klasyczną, czyli taką, pokażę Wam. I technikę łyżwową, no to już wiadomo, o co chodzi, biega się z łyżwy, wtedy narty są zdecydowanie krótsze, inne kije są do takiej techniki, inne buty, także to nie jest taka prosta rzecz, że bierzemy dwie nartki, kijki i biegamy. Trzeba też troszeczkę poznać techniki, poznać zasad, poznać sprzęt, tak jak w narciarstwie zjazdowym. To są moje narty, popatrzcie, jaka długość, jak za starych czasów z nartami zjazdowymi. Takie kiedyś się narty dobierało, ostanę tak troszeczkę bardziej do światła, będzie lepiej widać. Także takie narty długie mi Pan dobrał. Dobiera się też według wagi, tu jest bardzo ważna rzecz, żeby podać wagę, bo narty też są dobierane według wagi, chodzi o sztywność narty.
to, o czym wcześniej mówiłem, żeby narta trzymała nas w środkowej części nad śniegiem. I moje kije. Popatrzcie się, ja normalnie w kijach zjazdowych jeżdżę w kijach 125, no maksymalnie 130, a tutaj mam kije prawie do brody, prawie jak moje slalomki. Bieganie na nartach biegowych nie jest takie proste, jakby się wydawało. Pamiętajcie, że narty przypięte są do butów, czy buty do nart tylko z przodu. Narta jest bardzo lekka, wąska, więc jest śmiesznie. O. Ale jakoś daje radę. Tam grupa jeszcze uczy się takich bardzo podstawowych podstaw. Natomiast mi jakoś to już idzie. Ja ostatni raz stałem na nartach biegowych w 2014 roku. Na starcie było to rano w miejscowości Moena we Włoszech, na starcie jednego z największych, jak nie największego maratonu cross country, czyli biegów narciarskich we Włoszech, Marcia Longa. To jest maraton, którym trzeba przebiec 70 km techniką klasyczną. No, dla jednych mało, dla innych dużo. Dla mnie to było wyzwanie życia, można powiedzieć, czy jedno z wyzwań życia. A dlaczego? Ponieważ był to mój 5. raz na nartach biegowych. Tak, założyłem się z moją znajomą Włoszką, że przebiegnę, bo ona zrobiła rok wcześniej, pokonała tą trasę, trasę maratonu Marcia Longa. Ja powiedziałem, że to zrobię w następnym roku razem z nią, że stanę na starcie Marcia Longi. Niestety ona zaciążyła, a mi pozostało dotrzymać słowa i stanąć na nartach biegowych. Problem był w tym, że jak przyszła zima, rozpoczął się sezon zimowy, to w Polsce nie było gdzie poćwiczyć, bo był kłopot ze śniegiem, więc wybrałem się do Włoch. Pojechałem do Passo Lavazze koło Val di Fiemme. Tam zacząłem swoje pierwsze treningi. Terenowałem przez 4 dni po parę godzin. Wykupiłem sobie dokładnie jedną lekcję z instruktorem, który jak usłyszał, że chce przebiec Marcia Longę, popukał się po głowie i powiedział, że nie ma takiej opcji w ogóle. Obok mnie trenowała wtedy Justyna Kowalczyk. Trenował team kobiet z Rosji, więc towarzystwo doborowe. Miałem kogo podpatrywać, ale tak naprawdę to skupiałem się na sobie i na swojej technice, bo początki były dramatyczne. No i 5. raz stanąłem na trasie maratonu. Pobiegłem. Miałem numer 4000, bodajże 200 czy coś takiego. W sumie tam biegnie chyba 7000 osób. Dobiegłem do mety. Dobiegłem o czasie. Zajęło mi to ponad 10 godzin non-stop biegu z krótkimi tylko przerwami na jedzenie, na posiłki, kiedy trzeba było regenerować szybko siły i mniej więcej te posiłki były co 10 km, tak, co 10. Więc tam spożywałem jakieś rzeczy wysokoenergetyczne, banany, ciepłą herbatę piłem, bardzo mocno słodzoną, orzechy jadłem, no i wiele, wiele innych takich, czekoladę oczywiście w dużej ilości. No i biegłem, ukończyłem zawody, nie byłem ostatni, byłem przedostatni. Trochę mnie to wkurzyło, bo ostatni zawodnik, który przybiegł jeszcze parę minut po mnie, dostał piękny wieniec pamiątkowy i w gruncie rzeczy szkoda, bo miał piękną pamiątkę. Dostałem za to medal, oczywiście dyplom, który mam, i dostałem olbrzymią dawkę satysfakcji, że byłem w stanie pokonać swoje słabości, że byłem w stanie przebiec. Oczywiście potem umarłem. Jak odwieziono mnie do hotelu, nie byłem w stanie zjeść kolacji, byłem kompletnie wyczerpany. No tak się kończy takie bieganie, ale wspominam to dziś, do dziś, i jak to mówią, będę miał co wnukom opowiadać. Dobra, tyle gadania, bo mi zimno. Ruszam na moje tory, bo techniką klasyczną biegnie się w torach i postaram się tutaj pokonać parę kilometrów w północnej, a właściwie nie tak aż bardzo północnej, w środkowej Finlandii, w okolicach Kuusamo.
Finlandii na nartach biegają wszyscy. Dorośli, młodzież, dzieci, bardzo małe dzieci, starsze osoby, po prostu wszyscy biegają rodzinnie, biegają z przyjaciółmi, jak się da, po prostu. Rewelacja sprawa, naprawdę rewelacja. Nie byłoby udanego pobytu w Finlandii, gdybym nie zaliczył porządnej fińskiej sauny. Jestem już po trzech sesjach w saunie i to tak naprawdę jest pikuś, choć dawno nie byłem, a być może nigdy w tak gorącej saunie jak tutaj z Finami. O, powiem wam, że było ciepło, był ogień. Natomiast wisienką na torcie jest to, czyli kąpiel w zamarzniętym jeziorze. Patrzcie, tam ludzie chodzą, biegają na nartach, a ja mam zamiar wejść do tej wody, zanurzyć się tam szybko. Momencik, bo ślisko strasznie tutaj jest, żebyście nie mieli polewu ze mnie. Trzymajcie kciuki, żeby nie było. Paweł Kubica, dziewczyny z Elana, inni morsowie. Arek, widzisz to? Jak morsowanie, to morsowanie. Rewelacja. Nic nie czuję, ale zrobiłem to. Mogę już wyjść. Okej, dobra. Żyję. Bardzo wam dziękuję. Wyjazd do Finlandii. Zorze widziałem, w saunie byłem, w jeziorze zamarzniętym się kopałem. Wyjazd do Finlandii uważam za udany. Reszta się nie liczy. Było naprawdę bardzo przednio. Jak widzicie, jestem dalej na zewnątrz. Wcale nie jest mi specjalnie zimno. Natomiast powiem wam kilka słów, opowiem o fińskiej saunie i obalę parę mitów, które u mnie się na przykład wytworzyły. A po pierwsze tak, w Finlandii chodzi się do sauny, że tak powiem, wszędzie i zawsze. Wszyscy mają w domach sauny, koło domów, wszędzie są sauny, nawet w moim apartamencie tutaj w hotelu jest sauna. W Finlandii jest więcej saun niż samochodów. Kolejna sprawa. Finowie, popatrzcie się, chodzą do saun w ubraniach, to znaczy inaczej, wchodzą do pomieszczenia sauny, tam się oczywiście wszyscy rozbierają. Nie siedzi się raczej w ręcznikach, tylko na ręcznikach papierowych, które tam są. Temperatury są, delikatnie rzecz biorąc, zabójcze. Naprawdę widziałem, znaczy siedziałem w saunie z rodzinką, z małym smykiem, którego ojciec dolewał do pieca, równo dokładał do pieca. Było naprawdę strasznie gorąco. No, chłopak siedział, rozmawiał, jak gdyby nigdy nic. Miał może 7-8 lat. Kolejna sprawa, sauny nie są koedukacyjne. Sauny są osobne zawsze. Praktycznie zawsze w całej Finlandii, wszędzie sauny są osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn. Jest to inaczej jak u nas, inaczej jak, nie wiem, w krajach alpejskich, na Słowacji, w Czechach i tak dalej. To kolejna duża różnica w stosunku do tego, jak to wygląda u nas. Finowie są hardkorowcami, jeżeli chodzi o sauny, z naszego punktu widzenia. Ja siedziałem teraz w saunie z gościem, który był 6 razy na 6 sesjach, 6 razy wchodził do tej zimnej wody. No i uważam to za normalną. Fin, Stampere. Także można powiedzieć, że po bieganiu na nartach sauna jest narodowym sportem Finów. No i cóż, wyjazd mój podsumowałem tym wejściem do zamarzniętego jeziora. Naprawdę było przednio i jak widzicie, dalej stoję, rozmawiam do was. Jest fajnie. Jest po prostu fajnie. Naprawdę super.